Kłaniam się, Bartek Szymaj, a dzisiaj powiem o tym, jak schudnąć po 50. Da się? Oczywiście, że się da. I ten film jest również do osób po 30, 40, 50 i 60, także każdy będzie mógł trochę z tego wyciągnąć. Serdecznie, zapraszam. Ze względu na szacunek wszystkich moich odbiorców na Facebooku, Instagramie i YouTube, bardzo dziękuję, że mnie obserwujecie, lajkujecie, komentujecie, udostępniacie moje filmy. Dzięki temu cała strona i ja jakoś się rozwijamy. Jeszcze raz bardzo Wam dziękujemy. Każda łapka w górę, każdy komentarz, każde udostępnienie i skomentowanie daje nam bardzo, bardzo dużo. Także róbcie to i pomagajcie nam się rozwijać, a my już przechodzimy płynnie do nagrania. Bardzo dużo osób zgłasza się do strefy przemian. Szczególnie w wieku między 40 a 55 lat i bardzo część osób, które się do nas zgłasza, właśnie pisze, że no w tym wieku, że metabolizm jest taki sam, że trudno nam schudnąć, że za bardzo już chyba się nie da w tym wieku schudnąć, ale może coś by się dało Bartku albo Aniu albo kto inny zrobić, żeby tam coś jeszcze może jednak poprawić. I takie podejście jest smutne, dlatego że w każdym wieku można zrobić naprawdę bardzo dużo i bardzo dużo zależy właśnie tym wszystkim od nas i od tego, ile będziemy z siebie dawać. I teraz przygotowałem kilka bardzo ważnych punktów, które uważam, przez które większość osób nie może schudnąć, właśnie szczególnie po 50. I teraz punktem pierwszym jest to, że nie bierzemy pod uwagę tego, co było w przyszłości. Moi drodzy, wszystko to, co było w naszej przyszłości, ma wpływ na to, co jest dzisiaj, teraz i ma też duży, częściowy wpływ na to, co będzie pewnie jutro. I teraz, jeżeli ktoś przez ileś lat się nie wysypiał, źle jadł, nie trenował, no to dzisiaj niestety to będzie miało temu konsekwencje. Kupujemy samochód, no to ten silnik na początku jest w idealnym stanie, a z każdym kolejnym rokiem będzie w coraz gorszym stanie. No i niestety tak troszkę się też dzieje z naszym ciałem, dlatego trzeba cały czas o nie dbać. Szczególnie uważam, że im to się starszy, tym będziemy jeszcze bardziej o siebie dbać. Tak, takie przynajmniej jest moje zdanie. I teraz uwaga, jeżeli nie wiem, mam 50 lat, załóżmy, i przez ileś lat się nie wyspiałem, nie dbałem o dietę, nie ćwiczyłem, no to dzisiaj będę miał tego konsekwencje, tego, że mi trudniej schudnąć niż na przykład takiej samej osobie, która też ma 50 lat, ale przez te wszystkie lata, albo przez kilka dobrych lat, trenowała. Więc musimy to po pierwsze zaakceptować i wyjść z założenia, że jeżeli kiedyś zbyt mało z siebie dawałem w tych kwestiach, no to dzisiaj to ma tego konsekwencje. I między innymi to może być moim zdaniem jeden z głównych powodów, dla którego jest trudniej schudnąć. Podkreśliłem trudniej, dlatego że bardzo dużo osób uważa, że nie może. Co jest totalną bzdurą, bo zawsze można poprawić wygląd swojej sylwetki, zawsze praktycznie można schudnąć i zawsze można poprawić jakość swojego zdrowia i życia. Także punkt pierwszy, zastanów się nad wszystkim, co było do tej pory i wyciągnij z tego wnioski. Jeżeli było za mało aktywności fizycznej, to teraz trzeba dać jej więcej. Jeżeli źle się odżywiałeś lub podżywiałaś, to teraz trzeba to poprawić. Jeżeli za mało spałaś, to teraz trzeba spać więcej. Jeżeli nie robiłaś bajek, to teraz trzeba zrobić badania. Jeżeli nie dbałaś o jelita, to trzeba dodać o jelita. I tak dalej. Przechodzimy do punktu drugiego. Jako punkt drugi wybrałem insulinooporność. I tutaj można dać ukośnik cukrzyca. Moi drodzy, powiem szczerze, że ogromna ilość osób ma niezdiagnozowaną insulinooporność. Czyli taką sytuację, w której organizm niestety, ale bardzo słabo gospodaruje glukozą, cukrem, który jest w naszym organizmie, który przed krąży we krwi. I niestety, im ktoś ma bardziej nasiloną tą insulinooporność, tym to ma gorsze konsekwencje. I bardzo często jest tak, że nawet takie osoby mogą jeść mało, ale na przykład jedzą sporo cukru i niestety przez to i tak będą albo nie chudły, albo będą nawet tyły, dlatego że ich komórki niestety, ale nie spalają tej glukozy, tylko ta glukoza jest odkładana do tkanki tłuszczowej. I to jest bardzo duży problem. Nagrywałem już oczywiście film, jak sobie najskuteczniej moim zdaniem radzić z insulinoopornością, ale ja teraz mówię o tym, więc oczywiście zapraszam do obejrzenia go, ale teraz mówię o tym, że bardzo, bardzo każdemu polecam pójść zrobić sobie szczególnie właśnie te badania, czyli krzywą glukozową i insulinową z podmiotami po jednej i dwóch godzinach i to i to, i zobaczyć, jak ta gospodarka glukozowa w organizmie naszym funkcjonuje. Bo jeżeli się okaże, że źle funkcjonuje, czyli jeżeli się okaże na przykład, że ten cukier nam nie spada, albo bardzo często jest tak, że cukier spada, ale insulina cały czas jest wysoka, no to niestety będziecie 10 razy bardziej
10 razy bardziej trudniej schudnąć. Niestety, dlatego że ta insulina już powodowała to, że ta energia najczęściej w postaci glukozy właśnie będzie transportowana do tkanki tłuszczowej, a nie do komórek, bo komórki są insulinooporne. Tak to niestety działa, ale oczywiście to szerzej tłumaczę w moim filmie o insulinooporności. Także punkt drugi, koniecznie każdemu polecam pójść zrobić badania krwi, krzywa glukozowa, krzywa insulinowa z próbami po 1 i 2 godzinach. Jako punkt trzeci przygotowałem sobie, ja sobie to tak nazwałem, roboczo mętlik w głowie. Dlatego, że bardzo dużo osób mówi, no Boże Bartek, 10 lat temu to było zdrowe, 5 lat temu to było zdrowe, teraz to jest niezdrowe, to jest zdrowe. Ja już sama nie wiem, albo sam już nie wiem, co mam robić. Moi drodzy, efekty pokazują, co jest dobre, a co jest niedobre. Jeżeli jest sytuacja dzisiaj taka, że masz nadwagę lub otyłość, no to po pierwsze na pewno jesteśmy pewni tego, że to, co robisz do tej pory, albo robiłeś, nie przynosi takich efektów, jakie chcesz. Więc na pewno należy wprowadzić zmiany. I teraz, u jednej zmiany będą natychmiastowe. Natychmiastowe mam tutaj na myśli, zajmą co najmniej kilka tygodni, a u niektórych niestety, jeżeli będą źle dobierali dietę, źle dobierali ćwiczenia, dalej za mało spali, to niestety, ale ta zmiana będzie trwała dużo dłużej. Dlatego, moi drodzy, niestety, ale spójrzcie dzisiaj na to, gdzie wy jesteście. Na przykład, nie wiem, jeżeli mam 10 kg nadwagi i jem w określony sposób przez ileś miesięcy, tygodni i tak dalej, i dalej ta waga nie schodzi, no to coś muszę zmienić. I ja oczywiście będę zawsze polecał, prawdopodobnie, na dzień dzisiejszy zawsze będę polecał i postprzerywany, i dietyliską węglowodaną, czy to ketogeniczną, czy dietę karniwora, dlatego że z tego co widzimy przynajmniej, i co też potwierdzają badania, ma bardzo pozytywny wpływ i zarówno na zdrowie, i na sylwetkę, i na odchudzanie, więc bardzo polecam to przetestować również na sobie, oczywiście w odpowiedni sposób. I oczywiście, jest, Boże, Bartek była na diecie ketogenicznej i nie schudłam. To, że ktoś był w diecie ketogenicznej i nie schudł, nie jest równoznaczne z tym, że dieta ketogeniczna jest nieskuteczna. Dlatego, że w 100% przypadków, jak ktoś nam wysyła, jak ja na diecie ketogenicznej, no to było niemożliwe, żeby schudnąć. No bo dalej pewne zasady na diecie ketogenicznej też obowiązują. Więc należy to, jeszcze raz podkreślam, robić prawidłowo i cały czas to modyfikować, ukośnik optymalizować, żeby przynosiło jak najlepsze rezultaty. Więc podsumowując, punkt trzeci. Bardzo proszę, nie zrażajcie się do tego, że cały czas są jakieś zmiany dietetyczne, bo one są i będą i dobrze, że są, bo dzięki temu coraz więcej o tym wszystkim wiemy i wiemy, co robić, żeby było lepiej, ale jednocześnie weźcie pod uwagę fakty, jak jest dzisiaj, jak było i jeżeli jest nie tak, jak powinno być, to coś trzeba zmienić i dalej próbować, a nie się zatrzymywać i powiedzieć, że coś jest nie tak. I moi drodzy, ostatni, czwarty punkt, czyli praktycznie to, co jest najczęstsze, zbyt mało aktywności fizycznej w przeszłości i zbyt mało aktywności fizycznej obecnie. Bardzo dużo osób niestety w ogóle nie ćwiczy. Uważam, że im ktoś jest starszy, tym powinien więcej ćwiczyć, bo im jesteśmy starsi, tym będziemy tracić więcej tkanki mięśniowej, a tkanka mięśniowa spala nam po prostu bardzo dużo kalorii. Więc im ktoś ma mniej mięśni, tym niestety będzie, żeby dobrze powiedzieć, miał trudniej schudnąć i łatwiej przytyć. Więc koniecznie treningi i bardzo polecam robić wszystko, żeby dążyć do tego, żeby trenować siłowo, czyli dokładać obciążeń, bo dzięki temu nasze mięśnie będą bardziej rosły, odpowiedź hormonalna, szczególnie nawet u facetów, czyli testosteron, hormon wzrostu będą też rosły, a hormon wzrostu jest hormonem odmładzającym, więc im ktoś więcej ćwiczy, tym będzie miał prawdopodobnie wyższy poziom hormonu wzrostu, tym dzięki temu też będzie lepiej wyglądać i się czuć. No co, tyle ode mnie. 4 bardzo konkretne punkty. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, bardzo proszę piszcie je w komentarzu lub na kontakt @stefanprzemian.pl. Bardzo chętnie porozmawiamy i znajdziemy jakieś skuteczne rozwiązania. Oczywiście, jeżeli ktoś chce dołączyć do strefy przemian, serdecznie zapraszamy. Kompleksowa opieka, czyli coś, z czego słyniemy, czyli tam, gdzie dostajesz menu, dostajesz przepisy, plany, kontakt z nami, treningi spersonalizowane, pełnometrażowe, kurs, no wszystko, czego potrzebujesz, dostajesz właśnie w strefie przemian, także serdecznie zapraszamy, obserwujcie na YouTubie, na Instagramie, oglądajcie, komentujcie, lajkujcie, to Wam wszystko bardzo będzie pomagało, bo dajemy bardzo dużo kontentu takiego merytorycznego, który właśnie ma Wam pomóc i oczywiście grupa Pomagamy w Odchudzaniu bez hejtu i kompleksów, ponad 40 tysięcy osób, które się wspiera, inspiruje, motywuje, co miesiąc wspólne wyzwania, także jak ktoś uważa, że z kim przystaje, takim się staje, ta grupa jest idealnym miejscem do tego. Tyle ode mnie. Jeszcze raz dziękuję za obejrzenie tego filmu i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym. Hej!